Proszę, panie senatorze. Bardzo dziękuję, panie marszałku. Wysoki Senacie, nie pierwszy raz w tej kadencji mówimy o wymiarze sprawiedliwości, więc pewna część tego mojego wystąpienia będzie powtórzeniem pewnych tez, które już tu wygłosiłem w tej kadencji raz. Po pierwsze, nie mam wątpliwości co do tego, że reforma wymiaru sprawiedliwości jest konieczna. Ja się posługiwałem bardzo często w dyskusjach nad tą koniecznością takim przypadkiem, jak oto w roku 2002 w kampanii samorządowej w Poznaniu wybuchł spór między dyrektorem telewizji publicznej, który sprzyjał jednemu z kandydatów, to był wówczas kandydat SLD, a Gazetą Wyborczą, która to opisywała, ten jej zdaniem stronniczy przekaz medium publicznego. To miało miejsce w roku 2002. W roku 2016 mój ojciec, jako wówczas startujący w tej kampanii wyborczej, został wezwany, żeby zeznawać jako świadek. Nie bardzo po 14 latach już pamiętał, o co tym panom chodziło. Oni też chyba nie bardzo pamiętali. Zresztą jeden z tych panów krótko potem zmarł. Proces, jak rozumiem, toczy się dalej, bo się nie zakończył. To jest taki jeden z przykładów, ale tych przykładów jest bardzo dużo. Oczywiście ja myślę, że w tym przypadku, jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości, to jest tak jak z prawem i sprawiedliwością zawsze. To znaczy jest jakaś diagnoza choroby. Ta diagnoza jest mniej lub bardziej słuszna. Czasem jest nawet bardziej niż mniej słuszna, a następnie aplikuje się lekarstwo, które okazuje się być gorsze od samej choroby. I dokładnie z taką sytuacją mamy tutaj do czynienia. Ja jeszcze raz chcę powiedzieć, że z moich rozmów z sędziami wynika właśnie to, co powiedziałem powyżej, że jest konieczna reforma wymiaru sprawiedliwości, że nie może być na przykład tak, że sędzia pewną określoną ilość procedur musi wykonać zarówno wtedy, jak jest sprawa o nieprzyjęcie mandatu za zbyt szybką jazdę, o zakłócanie ciszy nocnej, jak i wtedy, kiedy mamy do czynienia z bardzo skomplikowanym i brutalnym zabójstwem. I dlatego propozycja taka, z którą pan minister Piebiak, kiedy został ministrem, przyszedł na pierwsze posiedzenie Justycji, dotyczyła na przykład zwiększenia ilości referendarzy sądowych. I zresztą ten projekt, z którym pan minister Piebiak wtedy przyszedł, został przez Justycję bardzo ciepło przyjęty, następnie przez pana ministra Piebiaka wycofany i pojawił się projekt, który zajmuje się wyłącznie personaliami. Czy my sobie nazwiemy tych referendarzy referendarzami, czy wprowadzimy sędziów pokoju, jakby chciało Polskie Stronnictwo Ludowe, które reprezentuje, to jest inna sprawa. Ale my od 5 lat nie rozmawiamy przecież o reformach, które mają usprawnić wymiar sprawiedliwości. Państwo nie wprowadzacie takich instytucji, które mogłyby przyspieszyć postępowania. Rząd Prawa i Sprawiedliwości zajmuje się wyłącznie personaliami. Kwestia następna, no to jest kwestia nagonek na grupy zawodowe. No ja chciałem zapytać przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, czy gdyby w jakiejś stacji komercyjnej pojawiały się codziennie od poniedziałku do piątku cykliczne programy miesiącami opisujące przypadki pedofilii w kościele. Czy państwo byście się nie oburzali, że to rzutuje na wszystkie 23 tysiące księży? Myślę, że byście się oburzali, że tą grupę zawodową, tak ją nazwijmy, poprzez te pojedyncze przypadki szarga się jej autorytet, jej prestiż społeczny. I ja bym się razem z państwem oburzał, bo uważałbym, że to jest oburzające. A dokładnie tego dopuszcza się telewizja pana Jacka Kurskiego. Z 10 tysięcy orzekających w Polsce sędziów wybiera się pojedyncze przypadki. Z nich tworzy się programy, które od poniedziałku do piątku, jeszcze puszczając na pasku, prawda, wciska się opinii publicznej. Żadna odpowiedzialność zbiorowa nie jest czymś, co w cywilizacji europejskiej, ja mam nadzieję, że w czymś takim się znajdujemy, w takim kręgu cywilizacyjnym, jest czymś dopuszczalnym, jest czymś niedopuszczalnym. To na skutek takich programów i takich sytuacji dochodzi do tego,
z czym mieliśmy do czynienia w Rybniku. No ja jestem najgłębiej przekonany, że to, co się wydarzyło w Rybniku, no jest owocem, jednym z owoców programu telewizji publicznej zatytułowanym Kasta. I to, co powiedział pan minister Wójcik, no jest rzeczą, która dla mnie no nie mieści się w kategoriach wypowiedzi, które są dopuszczalne ze strony wysokiego urzędnika państwowego w takiej sytuacji. To trudno mi jest w ogóle ocenić tą wypowiedź i w ogóle odnieść się w jakiś cywilizowany sposób do tego. To jest rzecz absolutnie niedopuszczalna. Chcę powiedzieć tak, oczywiście nikt nie mówi tutaj o jakimś rewanżyzmie. Chcę zwrócić uwagę, że tam, gdzie jest ten zapis o ukaraniu, mówi się o tym, że ukarać tych, którzy postępowali niewzgodnie z prawem. Chyba każdy z takim sformułowaniem się zgadza. No ja chciałbym tutaj tylko własną opinię wyrazić, że oceniając pana sędziego Nawackiego po jego zachowaniu, nie jestem co prawda prawnikiem, ale uważam, że nie nadaje się do orzekania. Nadaje się bardziej na salę szpitalną niż na salę sądową. No tak mi się wydaje, jak oglądam to, co pan sędzia Nawacki robi, drąc uchwały swoich kolegów sędziów, prawda? Ale to już oddaje, ocenę tej sytuacji bardziej oddaje panu marszałkowi Grodzkiemu albo panu marszałkowi Karczewskiemu niż prawnikom. I wreszcie na koniec, bo tutaj bardzo często pada sformułowanie zwykły obywatel. Otóż moim zdaniem zwykły obywatel niestety chyba ani niespecjalnie przejmuje się tym, co robi Prawo i Sprawiedliwość, ani niespecjalnie docierają do niego nasze jak najbardziej słuszne i zgodne ze stanem faktycznym uchwały. Mnie się wydaje, że zwykły obywatel ma po prostu poczucie chaosu, jednego wielkiego chaosu i niepewności, co będzie w momencie, kiedy trafi do sądu. I słusznie ma tą obawę, bo ja nie jestem prawnikiem, a też mam obawy, co się stanie, jak się wybiorę do sądu, w którym będzie przewodniczył składowi orzekającemu na przykład sędzia mianowany przez nową KRS. Też nie wiem, co z tego wyniknie i czy ten wyrok będzie ważny. W związku z tym wydaje mi się, że tak naprawdę nie mam wielkich nadziei na to, że to się wydarzy, ale że jakimś rozwiązaniem byłoby po prostu próba zreformowania wymiaru sprawiedliwości ponad politycznymi podziałami, ale niestety przebieg tej dyskusji, w której sam biorę udział, nie napawa mnie wielką nadzieją, że tak się stanie. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo.